Usiądźcie wygodnie po wczorajszym burzliwym dniu. Dzieci trzeba iść do przodu, podejmować kolejne wyzwania. Pan Bóg pewne światła daje, po czym i nie zostawia swojego biednego sługi, o czym wam powie, moi drodzy, w ogłoszeniach. A my teraz idziemy dalej. W naszych rozważaniach o Duchu Świętym już wam powiedziałem ponad 20 konferencji w ramach naszych wieczorników. Panią Agatkę proszę, żeby to było drugie okienko, żeby z tamtym nie łączyć, bo tam idą encykliki do powiedzenia, tam jest taki, tamten materiał jest dla tych, którzy by chcieli skoczyć i muszę to przesłać, a to już jest dla pozostałych, co to głębiej wchodzi, więc to, żeby było drugie okienko. Moi drodzy, będzie kilka zeszytów związanych z kontemplacją Ducha Świętego. Będzie duża kontemplacja, mamy za materiały kontemplacji Ducha Świętego. Mamy potężne jeszcze orędzia papieża, może nie papieża, tylko Pawła, a po 38 konferencji o Duchu Świętym, to już jest potężny materiał. Przepiękne orędzia samego Ducha Świętego o sobie, też trzeba wyróżnić w subtelnościach, a później wszystkie inne pozostałe z wszystkich tomów orędzia, które dotyczą Ducha Świętego, będą stanowiły główny trzon kontemplacji. Tu mamy pierwszy. Czyli w sumie planowane jest przeze mnie 4 tomy materiałów o Duchu Świętym. Przypominam, spotykamy się ze Słowem Boga. O dziwie wyjaśnia ta Agnieszka, ale On to jej daje rozkaz i ona przychodzi i wyjaśnia. Czym jest Duch Święty? Kim jest Duch Święty? Czym są sakramenty święte? Broszurka, którą wam zaserowałem 3 dni temu, to jest życie sakramentalne pierwszego kościoła według świętej Agnieszki. Święta Agnieszka podyktowała rozumienie aż, moi drodzy, tych 7 sakramentów świętej, do tego jeszcze dołożyła nasza ukochana bohaterka, moi drodzy, zagadnienie modlitwy. I tak będę wam tu teraz stopniowo, codziennie, przez pewien czas rozważał te punkty, połyka wody bym poprosił. Przypominam, święta Agnieszka jest męczennicą z czasów rzymskich. Zmarła w 300, moi drodzy, w 4 roku, bardzo czczona w kościele. Jedna z nielicznych świętych, chyba żeńskich, jedna, która ma 2 święta w styczniu. Jest 2 razy w starym kalendarzu świętej Agnieszki. 2 święta ma Jan Ewangelista, 2 święta ma święty Piotr, 2 święta ma w kościele katolickim święty Paweł, to wam podpowiadam, żebyście wiedzieli, z jakiej półki jest to święta. Jedna z nielicznych niewiast, które są wymieniane w kanonie mszy świętej. Obok Anastazji, Łucji, Agaty, Cecylii, tej piące jest święta Agnieszka. Pan Bóg tak sprawił, że on gdzieś, Pan Jezus, w tym samym czasie dał mi naszą Panią Agatkę,
panią Agnieszkę, moją mamę, no i pani Agatka, i pani Agnieszka myślały, że ja je wyróżniam specjalnie, to by się zebrały trzy na A, wszystkie parę osób chce na krzyż kościele, a ja wołam Agnieszka, Agata, Anastazja. Pytają się mnie, czy to specjalnie tak ułożone, nie, nie. Te baby są we mszy świętej wyróżnione łaską swoją. Tyle dopowiadam. Wiele cudów uczynił Bóg w jej życiu, kiedy ją chciał dać do domu publicznego i zgwałcić. Otrzymała łaskę takiego przyrostu włosów, że jej gołe ciało zakryły włosy. W tej broszurce macie krótki życiorys jej, aby się nią, moi drodzy, cieszyć. Mamy już wydaną też nowennę do świętej Agnieszki. Macie u siebie. Przypominam, jej patronem, znakiem, atrybutem jest lilia, gałąź męczeńska i baranek stojący u jej stóp. Zawsze, do dziś siedzę w kościele na świętą Agnieszkę. W Rzymie w czasie uroczystości jest strzyżona owieczka, poświęcana wełna. Z tej wełny poświęcanej świętą Agnieszkę są robione paliusze kardynalskie, metropolitów, kiedy papież Koźmiany i arcybiskupem wręcza mu osobiście oznakę wyjątkowej władzy i nakłada mu paliusz. Nasz biskup krakowski ma przywilej, że nosi ten paliusz od czasów królowej Jadwigi, że to ona miała sama zrobić, więc jest to też wielki dar. Chrzest. Dzieci orędzie świeże, bo ma rok. Chciałabym wrócić do naszej dawnej rozmowy, mówi święta Agnieszka, której pytałaś mnie o moje życie. Odpowiedziałem ci wówczas dokładnie, że chciałabym teraz pokazać ci różnicę w naszym ówczesnym podejściu do wiary i waszym współczesnym spojrzeniu na te sprawy. Dlatego przedstawiają wam życie sakramentalne czasów rzymskich, za czasów świętej Agnieszki, co was na jedno uwrażliwić. Wszystkie wspólnoty, które porzuciły sakramenty, to jest największy bandytyzm wobec swoich wiernych. Bo jest ucięcie łaski, nadchodzenie i działania Ducha Świętego. W sakramentach, sakramenty święte są przestrzenią działania Ducha Świętego. Jak się mnie pytasz, gdzie ja mogę księże Ducha spotkać? Korzystaj z życia sakramentów. Dlatego zaczynam od tego, bo to dla was jest najprostsze. Bo mam przed sobą słuchaczy, którzy żyją sakramentami świętymi. A jeśli nie żyją, a mnie słuchają, to dostają łaski tak potężne, jak wczoraj czcigodna pani ze Śląska przyjechała, 3 miesiące słucha, dostała takiego szczała, mówi, że musi przyjść do żertwy. To już jest kwestia naszej siły modlitwy, czyli upartość przed Bogiem, żeby on odpalił łaskę i to, co powiedział Bóg. Przetorowując moje myślenie, to nie twój problem łazienka czy beton. Na to ludzie nie pójdą. Bo ja byłem do łazienki, oświetlenia, to ja ci ich przyślę. Ty się zajmij głoszeniem słowa. I dobitnie, zajmij się zbawieniem. Kiedy wam mówię o sakramentach, to ich zajmij się zbawieniem, bo zachęcam was, żyjcie tym. To jest klucz. Podaję wam dramatyczny raport najwyższej kontroli o tak zwanym narodowym planie psychicznym dla Polaków. Nie? Przekroczyliśmy już 6 tysięcy zabójstw. Przed 20 laty było 2 tysiące, 6,5 tysiąca, z czego ponad 0,5 tysiąca mężczyźni. W 2015 było 177 dzieci do roku 15 dzieci. Czyli gdzieś ta psychiatryka raczej nam nie wychodzi zbyt dobrze. Zawsze wam powtarzałem, życie sakramentalne dla zdrowia psychicznego najbardziej jest potrzebny sakrament spowiedzi i komunia święta. Sakramentalna pewność, że Bóg to ci zabiera i jesteś wolny. U psychiatry mówisz tak, ty masz świadomość, że on jest partnerem twoim.
Może jeszcze głupszy od ciebie niż ty sam. Do niego przychodzą ze swoimi doświadczeniami. To co on ci pomoże? Portfel ci niego otworzy, no i zabulisz, zachnąć. I da ci przepis lekarstwa. A jak będziesz nie mieć u siebie go myśli, że mówisz, to ci wezwie ci kafteniatek i się do kobiety na ciebie wierzą. Czy do domu psychicznego dzieci. To jest tak proste. Zacznę od chrztu. W moich czasach chrzest był wejściem w świat wiary. Przynosił nie tylko łaskę, ale także uwolnienie od wszelkich zewnętrznych i wewnętrznych więzów. Dzięki naszemu dość tradycyjnemu trzymaniu się korzeni, a szczególnie z ostatniemu chrztu, kurda, bo miałem mówić Maura, kurda, w grudniu zobaczyliście na własne oczy, co to jest prawdziwy chrzest. Ilu z was płakało w domu, mając świadomość, co to było. Więc uspokajam wszystkich. Po 50 macie spokój. Przed 50 macie problem. Bo to wszystko wykastrowali. Bo Agnieszka mówi, że było także uwolnienie od wszelkich zewnętrznych i wewnętrznych więzów. Na ostatnim wieczorniku ukochana mama, przekochana babcia przyszły do PSPD z dzieckiem, błagając mnie, że dziecko ma diabła. Niech ksiądz go od nowa ochrzczy. Ja mówię, chrzest jest ważny. Mówię, znam was, miłości do was, dopełnię tylko to, co jest studenckim. Na świadka wziąłem sobie Kingę. Jak chcecie posłuchać świadectwa, nasza Kinga nie wam opowie, co się dzieje w takim chrzcie. Ja go dopełniałem, rozumiecie? Dawałem sól, kładłem rękę, wypowiadałem egzorcję, składałem stułę. To, co nie ma, to, co wyciągnięto z waszych chrztów, czyniłem z tym dzieckiem. Zaznaczam, wiara matki, którą znałem. Po prostu uporczywość. Z końca świata przyjechać tu z dzieckiem, żeby pomóc im. Przynosił nie tylko łaskę, mówi chrzest, ale uwolnienie ze wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych więzów. Trzy razy prawie są, trzy razy namaszczenie, krzyż na mnie w starym chrzcie, sól, tchnienie, kładzenie stuły dzieci. A to nie macie nic, raz jest egzorcyzm, tak byli jako powiedziane, żeby nikomu nie wiedział, o co chodzi. Bo to się wszystko szybko, to 5 minut i po chrzcie dzieci. Dlatego warto na naszej stronie internetowej oglądnąć, mówię sobie na pewno, chrzest naszego przyjaciela kurdyjskiego. Aby zrozumieć, to jest uwalnianie od wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych więzów. Sakrament oczywiście pozostał ten sam, bo ja wam mówię, bo do istoty sakramentu należy polanie wodą 3 razy głowy dziecka, mówiąc w imię Ojca, ja Ciebie chrzczę, Krystyno, w imię Ojca i Syna. Sakrament jest, ale jest odebrana potęga łask, a szczególnie potęga uwalniania od wszelkich zewnętrznych i wewnętrznych więzów dzieci. Dlatego powiedziałem wam, jak macie, będziecie mieć dzieci do chrztu, tylko szukać chrztu trydenckiego, nie spieszyć, zaczekać, do domu księdza przyprowadzić jeszcze, bo to jakby, nie ma żadnego problemu. Wykorzystywać potęgę łaski, która została zablokowana poprzez kastrację liturgii chrztu. Choć mówię wam wszystkim, chrzest jest ważny, to wiecie. Jest on ważny. Stąd też święta Agnieszka mówi, sakrament oczywiście pozostał ten sam. Zmieniło się podejście do niego, świadomość udzielających, czyli szafut, jak to delikatnie mówi kapłanów, rozumiecie? Żeby ich teraz nie spieszyć, nie? To taki polityka cudowna. Świadomość udzielających
i dwa przyjmujących sakrament. Mnie oczy na ten sakrament w tym rycie liturgii przerobionej otworzył proboszcz w Juszczynie. Albo chrzcił Michała, albo Martę. Stanął przy mnie, mówię, Boże, wytrzymam się, jestem u niego. I każdy punkt ludziom wyjaśniał. Co się teraz działo, czy ubiała szata, czy mu świeca, co to jest egzorcyzm, zrozumiecie? To się wydłużyło raz tyle. Ale później mu po latach podziękowałem, bo ja później to samo robiłem. Przy każdym chrzcie wyjaśniałem, co teraz następuje, czemu jest litania, czemu przyzywamy świętym, dlaczego jest ważne imię godne świętego u dziecka, nie jakiś klepsydra. No jest to imię, no klepsyderko, no wszystko. Zmieniło się podejście do niego. Ludzie przychodzą po pieczątkę. Znam autentyczny przypadek. Cygan mówi w uniesieniu. I ja tam myślę. Jeśli idzie o chrzest, to ja myślę. A czemu myślisz? Ochrzciłem moje dzieci w dwóch kościołach. On mówi, a jak się mu nie uda małżeństwo, to po będę mi podbił do drugiego. Jakiś autentyczny przykład, żebyście kwestię podejścia do tego wydarzenia. Świadomość udzielających, kiedy masz świadomość, że przerywasz więzy jakiego grzechu? Pierworodnego dzieci. Wiecie, jaka to jest potęga kapłana w tym wydarzeniu? Wiecie, jaka to jest pomoc dla człowieka? Wyganiasz z niego szatana, wszystkie więzy. Przy ilu chrztach trydenckich jest wycie, wrzaski, wychodzenie demona. I przyjmujących sakrament. Najważniejsze jest krzesnanek i krzesnomatka. Najlepiej, żeby bogaci byli, bo żeby było na komunię dużo i na ślubało to. Lub też weźmiemy jego do kościoła, nie chodził 15 lat, bo brat, no ale się do kościoła nie chodzi. Przecież krzesnanki nie może być byli jakieś łapanki. To się, są wszystko dzieci tak sobie poustawiane. Mam dokument, mam pieczątkę. W wymiarze polskim przeżywamy dramat, bo to był taki cykl jednego z poznańskich teologów kapłana. Zanim chodziło, kiedy rzucił kapłaństwo, poszedł w tango milonga. Zanim chodziła telewizja, bo teraz już o nim nie mówią w ogóle, no bo minął coś, bo najbardziej potrzebne by pokazał, że poszedł do parafii i prosił, żeby go wypisano z księgi obszczonej, nie? Teolog, ksiądz. Dlatego pamiętajcie, walczę o znamie sakramentu kapłaństwa, chrztu. Nie rozerwałeś tak na małżeństwa, bo tak te dzieci, panie Krysiu, pójdziesz do parafii i się wypiszesz, kapujesz, a gdzie nic nie wiąże, to wchodzę i się wyrzekam sakramentu chrztu i ci mówią tak, tak jak się Kościół konsekruje i daje się do jakiegoś użytku publicznego. Ja mam zasadę zburzyć, rozumiecie? Zburzyć nie ma nic. Raz tutaj z panią doktor, proszę księdza, tu był nasz kościół, tu byłam chrzczona, tu wszystko. O co pani mówi? To zanim my budowali kościół, teraz tu jest piekarnia, a my tu mieli kościół, dzieci. Rozumiem te procesy, jak one nas wszystko znika sakrum? Służyło nawet jako kościół, trzeba zburzyć, rozumiecie? Niech se piekarnie byli od zera. Co, na miejscu ołtarza kibel? Na miejscu ambony, ucieraczka do robienia masła, piekarnia. Nam teraz wszystko to zrównano z przedmiotowością świata i dla nas to nie ma, czy tam tu siądę, czy na ołtarzu siądę, czy siądę na tabernakulum, czy to jakie sakrum. To jest to samo, co ubikacja, to samo, co auto, wchodzisz, gadasz, nie?
Dlatego nasza świadomość współczesna przyjmowania sakramentu chrztu to jest zero. Jak ksiądz w gorliwości robi nauki przez cielne, ludzie wariują. My czasu nie wiemy, co Pan wie. O czym on będzie mówił? Co on chce od nas? Chrzest dla mnie i dla tych, którzy dostąpili go w moich czasach, był absolutnym początkiem nowego życia. W wymiarze wiary katolickiej, kiedy już człowiek jest dorosły, też po 20, kiedy dojrzewa do świadomości wiary, kim jest, powinien przystąpić raz do uroczystego przykapłania i odnowienia chrztu, rozumiecie? Przygotowania się, czy to rozumiesz, o co to chodzi? Co chcesz otrzymać i wtedy startujesz? Ty sobie mówisz, Panie, w moim dorosłym życiu dziś dla mnie jest to absolutny początek drogi. Pewny. Idę świadomie, bo Cię kocham. Wiem, że wlałeś we mnie łaskę, kiedy mnie mama trzymała jako berbecia na rękach, bo wiem, na czym to działa. Ale dziś dokładam do tego moją wolę, moje serce i mój rozum. I mówię Ci, chcę Ci służyć i Cię kocham. Dopiero później powinien mieć sakrament. Po takim czymś sakrament bierzmowania. Bo już dojrzałeś, wiesz, o co chodzi. Przypominam o inwestycjach Boga w nas. Jest jakby potrójne źródło inwestycyjne Boga w nas. Pierwsze to kiedy jest? Kiedy otrzymujemy potężny kartę łaski z Boga. No wymyślcie. Kiedy? Przy stworzeniu. Kiedy przychodzicie na świat. Każdy człowiek, kto mamy, otrzymuje kapitał łaski. Chrzest jest potrzebny po co? Żeby tamto pobudzić. To jest druga bomba. Dopiero później jest potrzebne życie sakramentalne, sakrament spowiedzi, trzecia bomba, spowiedzi Eucharystii. I ty dopiero zaczynasz korzystać z tego kapitału łaski stworzenia, łaski chrztu i Bóg inwestuje później w ciebie cały czas łaskę uświęcającą, abyś wzrastał. Jeśli tego tak nie ustawimy, to moi drodzy, nie wejdziemy w nadprzyjemność Boga i nie będziemy korzystali z systemu łaski. Więc chrzest był początkiem nowego życia. Na chrzest czekało się jak na najważniejszy moment w życiu. Poprzedzało go przygotowanie i oczyszczenie, a także wyznanie wiary. Tu będę musiał, bo przygotowanie to rozumie, o co świętej Agnieszce chodzi, mówiąc oczyszczenie. Oczyszczenie, więc to na pewno będzie związane z pojęciem świadomości grzechu. Bo trzeba pobudzić w nas tę świadomość poprzez łaskę. Wyznanie wiary było absolutnie konieczne i to całym sercem. Wprowadzając was w przestrzeń życia zakonnego, wprowadziłem wam to. Jesteście już tak dorośli, wiecie, o co chodzi. Publicznie wyznaj swoją wiarę. Podpisz na papierze. Byłby na mnie ktoś, który wyzywał, że do zakonu odstąpiłem, tak dalej. Ja ci nie będę słuchał. Zawsze mnie miałem. Zawsze trzymam. Z drogą człowieka świadomego podpisał się, będzie czytał. Tu masz problem chwilowy. Nie mój problem, bo twój. Nikt
wówczas nie przyjmował chrztu z zasady czy ze względu na obyczaj społeczny. Przyjęcie chrztu było decyzją na śmierć i życie. Spieszcie się z maleństwami do tego sakramentu. Nie odkładajcie, ile w Polsce żyje dzieci nieochrzczonych. Przyjęcie chrztu było wówczas decyzją na śmierć i życie. Tu trzeba, moi drodzy, zrozumieć czasy rzymskie. Wielkich prześladowań kilkuletnich było za czasów rzymskich 9. Ziemia krwią wyznawców Chrystusa była nasączona wszędzie. Chrześcijan uważano za wszystkie nieszczęścia Imperium Rzymskiego. Neron, pierwsze prześladowanie w swoim Dewiatkowie, czyli zaburzeniach psychicznych, sam podpalił Rzym. Oczywiście czyja wina? Chrześcijan. Zaczęło się pierwsze prześladowanie. Dlatego ona do nas mówi, przyjęcie chrztu było decyzją na śmierć i życie. My jakbyśmy to zrozumieli, że jest to decyzja na śmierć i życie, czyli wybiera życie Boga, a nie świata, to dzieci nikt by w restauracji nie kradł. Żadna gospodyni by nic nie wynosiła. Żaden budowlaniec by nie wynosił kieszeni gwoździ z budowy, drutu wywoził. Żaden kierowca przy robieniu autostrad nie jeździłby do sąsiada z całym tirem materiałów. Beczkowoży z betonem nie zjeżdżałaby po drodze na inne potrzeby dzieci. Przy robieniu dróg asfaltowych, etc., etc., nie byłoby żadnej problemu. Myśmy nie dokonali wyboru Boga na śmierć i życie. Myśmy wybrali Boga na układy i na tolerancję. Dzieci, no myśmy wybrali Boga na układy i na tolerancję. Gdybyśmy wybrali Boga na śmierć i życie, nie byłoby problemu, nie trzeba byłoby żadnych liczników pracy, że ktoś przyszedł. Pisałby na kartce, przyszedłem 15 po 6. A ty piszesz pół do 6, a potem pół do 7. Dobrze wiemy, jaki należy wybór Boga w tej rzeczywistości. Katechumen wybiera wówczas życie na śmierć. Wówczas śmierć na świecie i dla świata, ale za to życie wieczne. Tu mówi pięknie święta Agnieszka, że śmierć chrześcijan była wówczas codziennością i wcześniej czy później miała dotknąć każdego z nas. Teraz chrześcijanie również spotykają się ze śmiercią, ale dużo rzadziej, dlatego świadomość krótkości życia jest dzieci dużo mniejsza. Czytałem wczoraj statystykę policyjną. Dzieci, mimo że przybyło więcej aut w Polsce, razy kilka w ciągu 20 wieków, wypadki spadły z 6 tysięcy śmiertelne do 2 tysięcy. Cały czas idzie w dół. Wypadki psychiczne idą od 2 w górę, samochodowe w dół. Wsiadamy do samolotów, jesteśmy tak psychicznie spokojni. Jest kilka tysięcy samolotów w danym momencie na powierzchni Ziemi. Dane rocznie ginie w wypadkach samolotowych 2000 ludzi. Dzieci też. Najbardziej bezpieczna komunikacja świata. Mamy lekarzy, którzy przespokojni, ukryte dane mówią, najwięcej Polaków umiera nie z powodu grypy czy innej, tylko szpitala, zarazki, to się ukrywa. Najwięcej nas umiera z powodu szpitala. To jest taki mechanizm dziwny, no bo nie są w stanie
tych gronkowców i innych chorób. Tak, tak się zmutowały, więc. Tego wam nie podają, bo byście do szpitali chodzili. Więc śmierć. Jak idziesz do szpitala, pamiętaj, idziesz na spotkanie ze śmiercią. Bardzo prawdopodobne. Najwyraźniej. Chrześcijanie pierwsi mieli śmierć codziennie na oczach. Kiedy dojdziemy do kapłaństwa, to nam pokaże święta Agnieszka, kim był wówczas kapłan, bo na nich najbardziej polowano. Jak umierał kapłan, kto przekaże mądrość Boga i wiedzę? Chrzest oznaczał wyrzeczenie szczęścia na tym świecie i przyjęcie z wiarą obietnicy szczęścia wiecznego. Dysputa dawno trwała wśród księży, teologów. Chrzcić czy nie chrzcić? Nie ma w rodzinie wiary. Się z góry wie, gdzie są niewierzący, tak wychowają niedowiarka, bo nie? Kto dziś ze mną chrzest wyrzeka się świata? Ma non-stop żal do Pana Boga, że mu tak nie idzie, że ma tyle ograniczeń. I przyjęciem z wiarą obietnicy szczęścia wiecznego. A nas poddano pod potężny obszczał materializmu, socjalizmu praktycznego i ateizmu. Czyli większość ludzi nie wierzy, że jest Bóg, rozumiecie? Chrzest był najczęściej świadomym wyborem i dlatego przynosił wielką korzyść tym wszystkim, którzy w nim uczestniczyli. Świadomy wybór. Miłość do Boga to są klucze, żebyśmy mogli oczekiwać łaski. To biedne dziecko na chrzcie, jeśli stoi ojciec, który kościoła nie chodzi, matka niewierząca, babcia przypominała, chrzestny dobrany z teamu półki niewierzących, no to pomyślcie, co to dziecko to pośle czynuje. Tyle, co mu daje operator, czyli przez działanie Boga otrzymuje tę łaskę. A reszta? Najbliżsi nic nie wnoszą, kapujecie. A tu powinna wspólnota najbliżsi wnosić jak najwięcej. Mamy spotkaniu kilku specjalistów, o którym byliśmy na spotkaniu, na tureckim spotkaniu, nie? Nie tylko uwalniał duszę ochrzczoną, ale także przynosił pożytek całej wspólnocie chrześcijan, która się wzmacniała w wierze i rodzicom chrzestnym, którzy przyjmowali swój urząd jako zaszczyt i odpowiedzialność. Z tytułu, że jestem twoim rodzicem chrzestnym, upominam cię. Oczy ci wybije dziecko i wezwie policję. Kto dziś przejmuje się funkcją rodzica chrzestnego? Przyjął swój urząd jako zaszczyt i odpowiedzialność. I kończę to pięknym zdaniem. Każdy człowiek ochrzczony umacnia w tym świecie mistyczne ciało Chrystusa. Nasza ukochana Polka od kilku lat przygotowywała swojego męża Kurda. Ja powiedziałem, o tym technicznej pani znasz język, znasz łopa, pani go przygotowujesz, bombardujesz, podpowiadasz. Aż w końcu przyszedł czas na spotkaniu cały dzień islamski, jeszcze nie był ochrzczony, on mówi, Mahomet kłamie. To nie jest prawda. I zaczyna się praca, edukacja, poznanie. Jezus mówi prawdę. Wtedy już wiedzieliśmy, że nasz bohater jest gotowy do chrztu. Na oczach całej rodziny powiedział, że islam jest kłamstwem. Mahomet kłamie. Amen.